Jesteśmy na żywo. Dzień dobry Państwu. Chciałem przywitać na spotkaniu poświęconym skarbom miasta Lwowa. To spotkanie realizujemy w ramach projektu Kresy Zapoznane. Za chwilę będzie z nami pan profesor Bartosz Korzeniewski, który słów parę powie o tym projekcie i o instytucji, która ten projekt pilotuje. A ja tymczasem chciałbym się upewnić, że mamy prezentację na ekranie. Czy tak? Czy tak, prezentację mamy na ekranie? Tak. Mamy. Proszę Państwa, to pierwsza z trzech części takiej bardzo pospiesznej, można powiedzieć, bardzo popularnej przebieżki po skarbach muzealnych miasta Lwowa. W dzisiejszym odcinku zbiory ossolińskich, lubomirskich, dzieduszyckich i baworowskich. A wszystko to za sprawą projektu, który wspólnie z profesorem Bartoszem Korzeniewskim mam przyjemność prowadzić, który nazywa się Kresy Zapoznane, a wszystko to inicjatywa Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych w Poznaniu. Nie wiem, czy już jest z nami pan profesor Korzeniewski. Jeśli nie ma, to ja tylko króciutko przypomnę, że w ramach tego cyklu w ubiegłym roku, jeszcze w czasach, kiedy można było spotykać się z publicznością, odbyło się kilka różnych prezentacji poświęconych kompozytorom z kresów, fenomenowi targów wschodnich, wspaniałemu kolekcjonerowi z Naddniestru i Dunaju, czyli Karolowi Lamskorońskiemu. Miałem okazję przybliżyć także historię związaną z wybitnymi postaciami polskiego kina, które rodem z kresów, bo tam się urodziły. Gościliśmy w Jaszunach, pod Wileńskiej, wspaniałej rezydencji Radziwiłłów, Balińskich i Śniadeckich, która służyła za letni salon Wileńszczyzny. Buszowaliśmy po nowogródzkich matecznikach, a to wszystko za sprawą prezentacji, które od kilkunastu już lat przygotowuję w Domu Spotkań z Historią. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w profilu Świat Kresów, który donosi wszystkie informacje na ten temat. Natomiast my spotykamy się w ramach cyklu współfinansowanego i dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach cyklu Kresy Zapoznane, by przypominać o tym nieprawdopodobnym dziedzictwie, które niestety dla większości obywateli współczesnej Rzeczypospolitej jest dziedzictwem nieznanym, bardzo często obcym, bardzo często niekojarzonym, bardzo często zapoznanym. Widzę, że jest z nami pan profesor Bartosz Korzeniewski. Wobec tego, jeśli można, to panu profesorowi oddałbym głos. Dobry wieczór Państwo, z drobnym opóźnieniem, za które przepraszam. Chciałem Państwa przywitać. Rzeczywiście, tak jak pan Tomasz Kuba Kozłowski mówi, wszystko, dzisiejsze nasze spotkanie jest już siódmym czy ósmym spotkaniem w ramach projektu dwuletniego, który zaczął się w zeszłym roku, a skończy się na końcu tego roku, projektu Kresy Zapoznane, wielokulturowe dziedzictwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
realizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja Kulturalna. To moje zawahanie, które to jest spotkanie, wynika z tego, że 5 spotkań w zeszłym roku udało nam się zrobić w formie fizycznej, po czym jeszcze 2 spotkania w listopadzie i grudniu odbyliśmy w Bibliotece Pedagogicznej już online we Wrocławiu. Także rzeczywiście jest to 8 spotkanie. O tyle jest to wyjątkowe spotkanie, iż rozbiliśmy sobie je na wniosek pana Dobrze na 3 części. Mam nadzieję, że w tych częściach uda się już nie pospiesznie, tylko jednak tak jak zwykle to pan Tomasz robi, czyli w formie barwnej, fascynującej opowieści w tych 4,5 godzinach. W zasadzie o tyle będziemy mieć czasu w kolejnych odsłonach tej prezentacji opowiedzieć o muzealnych skarbach miasta Lwowa. No i właśnie najlepszym tego potwierdzeniem, iż te skarby są tak przeogromne, jest to, że musieliśmy to nasze spotkanie rozbić na 3, tak żeby można było tutaj Państwa nie zanudzić i jednocześnie objąć choćby większość tych instytucji muzealnych, galerii, zbiorów, które mieściły się dawniej w Lwowie. Więc już nie przedłużając, powiem tylko, że kolejne spotkanie nasze z panem Tomaszem, czyli druga i trzecia część Muzealnych Skarbów Lwowa, odbędzie się 2 lutego, później 16 lutego. To są wtorki, też o 17. Natomiast od razu też powiem, że za 2 tygodnie w środę 10 lutego o godzinie 17, również tutaj na YouTubie Blogpressu, odbędzie się spotkanie dotyczące Słowackiego i jego podróży na wschód, a gośćmi będzie pan profesor Ewa Grzęda oraz pan profesor Henryk Głębocki. I tutaj tematem tego spotkania będzie właśnie pewne konteksty nieznane podróży Słowackiego na wschód, również temat kresowy, no ale nie aż tak kresowy, nie aż tak lwowski jak dzisiejsze spotkanie. Jeszcze tylko powiem drobne podziękowanie pana Michała Kosakowskiego, który nas tutaj gości z konieczności w formie online, ale ta forma również no, daje czasami i większe możliwości niż forma fizycznych spotkań, ponieważ na tych spotkaniach jest nas wiele więcej osób uczestniczy, czy to w tych godzinach, w których te spotkania się odbywają, czy też później, bo oczywiście można te spotkania później sobie obejrzeć. One natychmiast po zakończeniu trafiają na YouTube Blogpressu i pod tym samym adresem, pod którym teraz Państwo są, można je później ze spokojem sobie do nich wrócić i je obejrzeć. Zachęcam Państwa do zadawania pytań za pośrednictwem czatu pod koniec, czyli za około godzinę 15 minut. Te pytania za pośrednictwem pana Michała, prowadzącego od strony technicznej, nasze spotkanie będą nam tutaj odczytane i wszystkie te wątpliwości, uzupełnienia, pytania, które się Państwu zrodzą, pana Tomasza, będzie można zadać. Także oddaję już w tej chwili z powrotem głos panu Tomaszowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, temat jest tak gigantyczny i na dobrą sprawę powinien tutaj siedzieć ktoś ze znakomitych muzealników, a nie amator opowiadający o dziedzictwie kresów, ale taka już moja rola od lat. Więc na drugą część zapraszamy 2 lutego za tydzień we wtorek o 17. Mowa będzie o Muzeum Przemysłu Artystycznego, Historycznym, Narodowym i Galerii Miejskiej, a 16 lutego we wtorek o pozostałych muzeach miasta Lwowa, które funkcjonowały tam do 1939 roku. Proszę Państwa, proszę pozwolić od pewnego bardzo osobistego wątku, ale nie dlatego, by w jakiś sposób epatować historią mojej rodziny, ale by uzmysłowić sobie i Państwu przede wszystkim pewien nieprawdopodobny paradoks. Miałem okazję wychować się w rodzinie, gdzie
Te lwowskie korzenie były niesłychanie mocne. Pradziadek był prawnikiem, sekretarzem Senatu Uniwersytetu Lwowskiego, wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kazimierza, a wcześniej jeszcze na Uniwersytecie Austriackim. We Lwowie prababka prowadziła mieszczańsko-profesorski dom na ulicy Długosza. We Lwowie przychodziły na świat moja babka i jej obie siostry. We Lwowie urodził się mój ojciec, który wprawdzie z Lwowem nie miał nic wspólnego, poza faktem, że się tam urodził. No to jednak ten wątek lwowski w historii rodzinnej był dosyć mocny. Brat dziadka ze strony ojca był przez cały okres II Rzeczypospolitej od 1921 do 1939 roku kierownikiem Katedry Prehistorii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członkiem Rady Miejskiej Lwowa, a w 1932 roku założył we Lwowie Muzeum Pradziejów Ziemi Czerwieńskiej. Brat dziadka ze strony mamy był przewodniczącym Związku Cechów Rzemieślniczych miasta Lwowa i rezydował we wspaniałym gmachu, którym spotykali się lwowscy rzemieślnicy. We Lwowie urodzili się starsi bracia mojej mamy, wreszcie moja mama w czasie II wojny światowej, drużynowa konspiracyjnego harcerstwa polskiego. Miałem okazję wychowywać się zatem w domu, który w latach 80. i 90. mama zamieniła w taki lwowski salonik, gdzie spotykali się mieszkający w Warszawie wypędzeni lwowiacy przy okazji rozmaitych świąt. I wobec tego nasiąkałem tymi klimatami lwowsko-kresowymi od czasu, kiedy zacząłem świadomie w tych wszystkich konwentyklach uczestniczyć. Oprócz tych dziesiątków lwowskich korzeni trzeba byłoby dodać jeszcze bardzo przyzwoite gimnazjum, liceum wówczas Stefana Batorego, którego byłem wychowankiem, potem 5 lat studiów na Uniwersytecie Warszawskim, a mimo wszystko przez bite pół wieku, tak jak znakomita większość naszych rodaków, byłem pełen niewiedzy o tym nieprawdopodobnym dziedzictwie, jakie pozostało na wschodzie, a szczególnie dzisiaj mówimy tutaj o tym dziedzictwie, które pozostało we Lwowie lub we Lwowie się znajdowało. To jest zresztą jeden z największych problemów nas wszystkich, że tak naprawdę wychowało się, przyszło na świat, a po drodze jeszcze umarło parę pokoleń, które przez te dziesięciolecia nie mówienia lub nie publikowania lub nie popularyzowania tej wiedzy zostały kompletnie pozbawione podstawowej informacji o tym, że to Lwów był jednym z najważniejszych ośrodków, którym gromadzono wszelkiego typu artefakty związane z polskim dziedzictwem kulturowym i historycznym. Dopiero lata 90., zmiany, które wówczas nastąpiły i kolejne publikacje, w tym przede wszystkim znakomitego badacza tych historii, pana Macieja Maciejowa, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939-1946, Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948, czy wreszcie pierwsza biografia Mieczysława Gębarowicza, o którym jeszcze niejednokrotnie w tej prezentacji będzie mowa, pozwoliły przyjrzeć się temu, o czym wszyscy po prostu nie wiedzieliśmy, poza wąską grupą specjalistów, historyków sztuki, a i ci mieli na ogół tylko wycinkowy obraz tego nieprawdopodobnego bogactwa,
jakie zgromadzono w Grodzie nad Pełtwią. Proszę Państwa, ale zacznijmy tę prezentację od pewnego, pewnej historii, która nie wiąże się ze Lwowem, a wiąże się z zupełnie innym obszarem, a mianowicie z Dolnym Śląskiem. To na Dolnym Śląsku w latach 40. moja mama studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim i to tutaj przecież wylądowała duża część wypędzonych ze swego miasta mieszkańców Lwowa. Ale nie o Wrocławiu będzie mowa, a o zupełnie innym miejscu. Przypomnijmy, Dolny Śląsk w 1945 roku w wielu miejscach, wbrew temu, co się dzisiaj pokazuje poprzez pięknie odrestaurowane rynki i zabytki, był w wielu miejscach morzem ruin. Wśród tych setek miejscowości na Dolnym Śląsku, do których najpierw wkraczało wojsko, a za nimi, za Armią Czerwoną, Polacy, znalazła się też niewielka miejscowość, której chwilę musimy poświęcić. Przypomnijmy słowa wybitnego bibliotekarza, przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bogdana Chorodyskiego, który po wejściu do spalonej przez Niemców, kompletnie zniszczonej Warszawy, musiał się zmierzyć z miastem, które zostało pozbawione zbiorów bibliotecznych, w znacznej mierze przecież przez Niemców spalonych. Jak wspominał, gdzieś w początkach lata 1945 roku poczęły w sferach bibliotekarskich krążyć mętne, a uporczywe pogłoski twierdzące, że część ewakuowanych z Warszawy księgozbiorów Niemcy wywieźli aż za Legnicę do wsi Adelin, powojenna nazwa Zagrodno. Pogłoski były tak precyzyjne, że kazały książek tych szukać w spichrzach i stajniach folwarku hrabiego von Feil. Rzeczywiście za Legnicą można było bez trudu na niemieckich mapach odszukać miejscowość Adelsdorf, a w miejscowości Adelsdorf rozległe obiekty należące do majątku hrabiów Feilów. Tutaj stacjonowali czerwonoarmiści, ale oprócz tego, że stacjonowali czerwonoarmiści, to te właśnie pomieszczenia rozległego majątku hrabiów Feilów, którym gospodarstwo rolne prowadzili żołnierze Armii Radzieckiej, stały się miejscem złożenia znacznej części zbiorów bibliotecznych, które zagrabili Niemcy i postanowili nas ich pozbawić. Tyle tylko, że przez szczęśliwy zbieg okoliczności i szybkość działań wojennych pozostawili je w Adelsdorfie i nie wywieźli dalej na zachód. W rezultacie latem 1945 roku mieszkańcy Adelsdorfu mieli już na dobre do czynienia z książkami, pergaminami i dokumentami, które za sprawą niefrasobliwej, mówiąc bardzo eufemistycznie, gospodarki obecnych tutaj żołnierzy sowieckich zaczęły wysypywać się poza obszar samego folwarku i jego zabudowań. Specjalnie zmontowana ekipa bibliotekarzy dotarła zatem do Adelsdorfu. Wartownik nie wiedział, czy znajdują się tam jakieś książki. Nie wiedziała o tym oczywiście także polska ludowa milicja, ale Niemka, która przechodziła ulicą, zaprowadziła bibliotekarzy do sowieckiego wartownika, ten do dowódcy, a porucznik Iwanow, bo to jemu w dużej mierze zawdzięczamy to, o czym za chwilę Państwo usłyszą, wskazał, że rzeczywiście w zapuszczonych, opuszczonych zabudowaniach gospodarczych są książki, którymi się specjalnie nie interesował. No, interesowali się jego żołnierze, bowiem te książki służyły im do bardzo
powiedziałbym, prostych potrzeb w dużej mierze zastępowały papier toaletowy, którego brakowało. I tak, proszę Państwa, bibliotekarze dotarli do owych pomieszczeń, a w tych pomieszczeniach cóż znaleźli? Znaleźli skrzynki z napisami Centralna Biblioteka Wojskowa, z napisami Staatsbibliothek Warszał, z napisami Biblioteka Jagiellońska i z napisami Ossolineum oraz kufry Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. W dużej mierze rozprute, bo oczywiście gorączkowo poszukiwano w nich, czynili to i Sowieci, i najprawdopodobniej Polacy, którzy penetrowali te pomieszczenia, monet, bowiem w tych skrzyniach były także monety, i to nie byle jakie monety. Jak wspominał jeden z uczestników tego wyjazdu, radość pierwszego momentu miesza się ze wzrastającym uczuciem zgrozy. Znajdujemy świadków minionych stuleci człowieczeństwa, zbezczeszczonych przez człowieka nowożytnego, ociekających jego wydzielinami. Na taki sam ślad kultury nad człowieka trafiamy także w rozbitej na poły skrzyni, skąd wyzierają wiotkie drobnym pismem Juliusza Słowackiego uświęcone karty. Skrzynia ta miała wymowę symbolu. Znalazł się w niej wykwit geniuszu ludzkiego, król duch, obok śladów człowieka, w którym drzemie zwierzę. Proszę Państwa, ale to, co jest najistotniejsze, to postawa owego porucznika Iwanowa, który nie wezwał tutaj swoich kompanów, którzy by położyli na tym łapę, nie spalił tego szczęśliwie, no, dopuścił do straszliwych zniszczeń części zachowanych tutaj materiałów, ale umożliwił bibliotekarzom dostęp do nich, co więcej, potem ułatwił kontakt ze swoimi przełożonymi, a na koniec dzięki temu polscy bibliotekarze mogli przewieźć do Wrocławia wszystko to, co znaleźli w zagrobnie w Adelinie. A co tam znaleźli, proszę Państwa? Ano znaleźli, proszę Państwa, rzeczy, które nie mieszczą się przeciętnemu Polakowi w głowie. Tak wyglądały magazyny we Wrocławiu, gdzie gromadzono książki przewiezione z Adelina, z Zagrodna, dokonując selekcji. Te, które pochodziły z Warszawy, wracały do Warszawy, te, które jechały do Krakowa, które pochodziły z Krakowa, wracały do Krakowa. Pytanie było, co zrobić z tymi, które wedle znaków proweniencyjnych i skrzyń, z których je wyjmowano, pochodziły ze zbiorów lwowskiego Ossolineum. A co było w tych skrzyniach, proszę Państwa, to za chwilę. Najpierw do Warszawy ruszyły transporty. Książki Biblioteki Narodowej wraz z księgozbiorem Biblioteki Uniwersyteckiej, które wracały koleją w pierwszych dniach października 1945 roku, zajęły, bagatela, 8 wagonów kolejowych. Ale nie ta liczba książek, które wracały do Warszawy, robiła wrażenie. Wrażenie robiły najcenniejsze skarby Ossolineum ze Lwowa. To w Zagrodnie natrafiono na autograf pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Dzisiaj mamy przecież muzeum poświęcone temu rękopismowi. To tutaj znajdowała się cała rękopiśmienna spuścizna Słowackiego z autografami Mazepy, Lilii Wenedy i Króla Ducha. To tu znajdowała się rękopiśmienna spuścizna Fredry z autografami Zemsty, Pana Jowielskiego, Ślubów Panieńskich i Dożywoci. Ale to tylko czubek góry lodowej, bo w tych skrzyniach znajdowały się autografy dzieł najwybitniejszych polskich poetów i pisarzy od upadającej Rzeczypospolitej poczynając przez cały wiek XIX, Potockiego, Morsztyna, Ignacego Krasickiego,
przez Seweryna Goszczyńskiego, Lenartowicza, Ujejskiego, Asnyka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefa Konrada Korzeniowskiego, po dzieła rękopiśmienne Orzeszkowej, po dzieła rękopiśmienne Sienkiewicza, w tym trylogię Kasprowicza, Reymonta czy Żeromskiego. Gdyby ktoś chciał zgromadzić w jednym miejscu, można powiedzieć, najcenniejsze, najbardziej popularne, najchętniej czytane dzieła literatury nowożytnej w języku polskim pisane, no to miałby je właśnie tutaj. Przypomnijmy, zagrabione przez Niemców i w szczęśliwych okolicznościach odnalezione przez nas. Kiedy patrzymy, proszę Państwa, na kartę rękopisu pana Tadeusza, faksymile dzisiaj eksponowane jest w Muzeum na Rynku we Wrocławiu. Zgroza przecież ogarnia, a trzeba do tego dodać jeszcze barwną opowieść, na ile wiarygodną nie mnie sądzić o tym, że miał go uratować jeden z mieszkańców Adelsdorfu, bowiem był już przygotowany, by służyć jako podpałka w piekarniku. Czy tak było rzeczywiście, to kwestia otwarta. Faktem jest, że został tutaj odnaleziony. Tyle, że przynajmniej tak było ponad 2 lata temu, kiedy razem z profesorem Korzeniowskim mieliśmy okazję być w Muzeum pana Tadeusza we Wrocławiu. Organizatorzy tego muzeum taktownie o tym milczą. Nie znaleźliśmy tam ani informacji o wojennych losach tego rękopismu, ani szczegółowych informacji o okolicznościach jego odnalezienia, co budzi jednak dosyć istotny sprzeciw. Być może w międzyczasie się pojawiły. Jeśli nie, to chyba najwyższa pora, by muzeum, które oglądają w końcu setki i tysiące zwiedzających, wyjąwszy współczesny czas pandemii, nie tylko opowiadało o barwnej historii z XIX stulecia, ale także o tym, co z tym arcydziełem działo się w latach II wojny światowej i co z nim robili nasi okupanci. Przypomnijmy, to tutaj w Adelsdorfie znalazła się Zemsta Fredry, Ogniem i Mieczem Sienkiewicza, Chłopi Reymonta i pan Tadeusz. Można zadać pytanie, dlaczego tam, skąd tam? A no właśnie, dobre pytanie, oczywiście ze Lwowa. Ale przecież gdyby zrobić sondę uliczną, to lwia część Polaków nie ma bladego pojęcia, że te największe skarby polskiej literatury znajdowały się w zbiorach lwowskich. Bo o tym, co było w zbiorach lwowskich, nikt nas nie uczy. W żadnej szkole, na żadnych studiach, no wyjąwszy oczywiście studia specjalistyczne. A i tam, podejrzewam, nie ma zbyt wiele czasu, by o tym opowiadać. Zatem zabieram Państwa do tego miasta, które w XIX stuleciu dumnie nosiło nazwę Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa. Ale proszę Państwa, historia nie jest taka łatwa, nie jest taka prosta, nie jest taka oczywista. Nam kojarzy się Lwów, XIX-wieczny Lwów, austriacki, stolica zaboru austriackiego, z dobrotliwą, jowialną sylwetką i bokobrodami Franca Józefa. Jakbyśmy zapomnieli, że przez pierwsze półwiecze wieku XIX, a nawet i koniec wieku XVIII, Austriacy łupili polskie miasta, polskie zbiory, może nie tak precyzyjnie jak Rosjanie i Prusacy, ale poczynali sobie równie zgrabnie, ogałacając Lwów i Galicję z ogromnej ilości historycznych zabytków i dóbr.
Aleksander Czołowski, wybitny historyk, antykwariusz, archiwista i dyrektor Muzeum Historycznego miasta Lwowa, a potem Muzeum Narodowego we Lwowie, w latach 30. napisał wstęp do monografii poświęconej Muzeum Gminy Lwowa, gdzie w krótkich słowach, no dosłownie można powiedzieć w takim krótkim, jednostronicowym przeglądzie, przypomniał te austriackie przewiny, zwłaszcza rabunki dokonane po kasacie zbiorów zakonnych, z dziesiątków, setek przecież klasztorów likwidowanych przez Austriaków do Wiednia wyjeżdżały przepiękne polskie zbiory. Kiedy dzisiaj oglądamy ociekający złotem i srebrem Wiedeń, warto pamiętać, że w jakiejś części był także wspierany rabunkami dokonywanymi na terenie Galicji. Żeby uzmysłowić Państwu skalę tych rabunków, przypomnijmy, że z jednego tylko klasztoru w Sokalu nad Bugiem, a więc klasztoru, który mieścił słynny obraz Matki Bożej Sokalskiej, przedmioty złote i srebrne Austriacy wywieźli na 15 furach. 15 fur złota i srebra z jednego tylko klasztoru w Sokalu nad Bugiem. We Lwowie w okrutny sposób Austriacy obeszli się zwłaszcza z pięknymi zbiorami militariów, które oczywiście ze względów bezpieczeństwa były rekwirowane, a potem grabione, przetapiane, używane w rozmaitych celach i w rezultacie w połowie XIX wieku, jak wspominał dr Aleksander Czołowski, Lwów w znacznej mierze został pozbawiony przynajmniej części swojego dobytku kulturowo-historycznego. Rzecz miała się zmienić dopiero w drugiej połowie XIX wieku, ale to wspomnienie jest absolutnie konieczne, by zrozumieć istotę tego ruchu, wspaniałego ruchu, jakim było odtwarzanie utraconego dziedzictwa. A przypomnijmy, że równolegle Rosjanie grabili Warszawę od wejścia po rzezi Pragi w latach 90. wieku XVIII po okres I wojny światowej, bo przecież wyposażenie Zamku Królewskiego z najcenniejszymi regaliami, które jeszcze w ogóle znajdowały się w zbiorach polskich, arrasami, głowami wawelskimi i szczerbcem, Rosjanie zabrali nam w roku 1915, kiedy wycofywali się z Królestwa Polskiego i opuszczali Warszawę, i tylko uporowi władz II Rzeczypospolitej, nieprawdopodobnej walce o te dobra, zawdzięczamy, że przynajmniej część ich została zwrócona, bo domagaliśmy się tego na mocy postanowień traktatu ryskiego skutecznie. Jednak przecież ogromna większość zbiorów, które przez sto kilkadziesiąt lat wywieziono nie tylko z Warszawy, ale z ziem polskich, nigdy do nas nie powróciła. Koronnym przykładem jest tutaj jedna z najlepszych bibliotek Rzeczypospolitej, słynna Biblioteka Załuskich, której dzisiaj szukać Państwo muszą w Rosji. Lwów, który korzystał w drugiej połowie XIX wieku ze statusu stolicy Galicji państwa związkowego Imperium Habsburgów, wykorzystał także swoją szansę. Wykorzystał ją przecież nie za sprawą instytucji państwowych, ale za sprawą światłych Polaków, głównie tych dobrze urodzonych z magnackich, arystokratycznych, szlacheckich rodzin, którzy mając świadomość polityki władz zaborców wobec podbitego narodu, postanowili przeciwstawić się temu, gromadząc pamiątki historyczne, pamiątki narodowe na własną rękę. Dzięki temu Lwów mógł w końcu XIX i na początku XX wieku przybrać formę polskiego miasta, w
którym język polski był używany bez najmniejszych problemów w odróżnieniu od zaboru rosyjskiego czy pruskiego i o którym tak pięknie pisał Tymon Terlecki. Nie było we Lwowie na przełomie dwóch stuleci wieku XIX i XX ucisku rzeczywistości historycznej. Nie było Wawelu jak w Krakowie, notabene przecież przez całe dziesięciolecie zajmowanego przez wojsko austriackie. Nie było ucisku rzeczywistości politycznej, nie było ochrany jak w Warszawie. Z woli losu Lwów mógł być miastem bardziej zachodnim, bardziej europejskim, bardziej stołecznym niż Kraków i oczywiście niż Warszawa. Warto zapamiętać to zdanie, powtarzam je przy każdej okazji, bo ono w dużej mierze oddaje sytuację Lwowa, które moglibyśmy nazwać na przełomie XIX i XX wieku w okresie autonomii galicyjskiej czymś w rodzaju niekoronowanej stolicy ziem pod zaborami. To tutaj można było bez przeszkód, które istniały gdzie indziej, odtwarzać wspaniałe zbiory i gromadzić wspaniałe aktywa. Stąd miasto Lwów stało się miastem muzeów, bibliotek i archiwów. Przypomnijmy, że było to miasto, w którym jedyne miasto pod zaborami, w którym działały dwie wyższe uczelnie, Uniwersytet i Politechnika. Warszawa przecież uniwersytetu nie miała. W Wilnie uniwersytet został skasowany. To tutaj rodziły się zatem inicjatywy muzealne, to tutaj w pękatych od wspaniałych zbiorów archiwach lwowskich, miejskich i państwowych zgromadzono bezcenne zasoby kultury narodowej. Dzisiaj, proszę Państwa, ocenia się, że u progu II wojny światowej Lwów dysponował 25 placówkami muzealnymi, ćwierć setki muzeów. Oczywiście nie wszystkie były zorganizowane, nie wszystkie miały własne gmachy, część była, powiedzielibyśmy, in statu nascendi. Ale to Lwów był tym miastem, które na skutek okoliczności historycznych pod zaborami, ale także świadomej polityki w dwudziestoleciu międzywojennym, dobiło się tej imponującej liczby 25 placówek muzealnych i to im w dużej mierze te trzy odcinki tej prezentacji chcemy poświęcić. Niewątpliwie każdy z Państwa, teoretycznie każdy Polak powinien słyszeć tą nazwę, Ossolineum, czyli słynne zbiory ossolińskich, o których tak pięknie pisano wśród zgiełku i gwaru galicyjskiej stolicy, jest cichy, a pełen uroku zakątek, gdzie dla ducha i serca ofiarność ludzka i natura zgotowały wspólną harmonię i odpoczynek. To Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, który powstał z prywatnej fundacji Józefa Maksymiliana hrabiego Ossolińskiego, pisarza, kolekcjonera i uczonego, który gromadził swoje zbiory w Wiedniu, był członkiem Towarzystwa Cesarsko-Królewskiego w Wiedniu, towarzystw naukowych, licznych, a który aktem fundacyjnym z 4 czerwca 1817 roku przekazał narodowi polskiemu cenne zbiory druków, rękopisów i muzealiów, określając, że powinny one dać podstawę do działalności zakładu, który w oparciu o zasoby piśmiennictwa polskiego i zbiory muzealne ma ratować dziedzictwo kulturowe narodu pozbawione własnej państwowości.
Źródłem utrzymania tego zakładu stały się dochody z majątków fundatora, z majątków hrabiego Ossolińskiego. Po 10 latach od tego aktu fundacyjnego, od 1827 roku, to we Lwowie zostały zgromadzone jego zbiory, wielokrotnie później powiększone i pomnożone. A samo Ossolineum, działające przecież nieprzerwanie od 1827 roku we Lwowie, było de facto pierwszym i jedynym tego typu obiektem, tego typu instytucją na ziemiach polskich pod zaborami, która najpełniej mogła skupić się na gromadzeniu dóbr kultury narodowej. Dodajmy, o czym będzie jeszcze za chwilę mowa, że dzięki porozumieniu zawartym przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z księciem Henrykiem Lubomirskim, także wybitnym kolekcjonerem i zbieraczem, który z kolei zgromadził zbiory muzealne, dające podwaliny pod Muzeum Książąt Lubomirskich, powstała instytucja, która z jednej strony gromadziła bezcenne zbiory dla kultury polskiej zapisane na kartach papieru, a z drugiej strony wspaniałe dzieła sztuki. Na mocy tych decyzji to Lubomirscy, rodzina Lubomirskich miała także pełnić dziedzicznie funkcję kuratorów, a więc osób, które odpowiadają za zbiory Ossolineum i za zbiory książąt lubomirskich. Doskonale znany Państwu gmach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, wzniesiony we Lwowie, który przez cały wiek XIX i początek wieku XX gromadził najcenniejsze dobra kultury materialnej, gdy idzie o polską literaturę, to przecież to miejsce, do którego spływały owe rękopieśmienne spuścizny najwybitniejszych polskich twórców. Dodajmy do tego prowadzoną równolegle działalność oświatową, kulturalną, naukową, ogromną ilość publikacji, wreszcie wydawanie literatury pięknej, a za sprawą słynnych serii wydawniczych to Ossolineum przecież w dwudziestoleciu międzywojennym było jednym z czołowych wydawnictw Polski niepodległej. Dodajmy także, że z czasem trafiały tutaj kolejne donacje, kolejne kolekcje, kolejne spuścizny Potockich, Jabłonowskich, ale także zbiory uczonych, a w szczególny sposób Ossolineum stało się ostoją dla wielu bardzo zbiorów w czasie II wojny światowej, kiedy ludzie zagrożeni utratą swoich zbiorów deponowali je na czas wojny w Ossolineum, zakładając, że tam pozostaną bezpieczne. Tak powiększały się u progu i na początku II wojny światowej zbiory Ossolineum. Proszę Państwa, o Ossolineum napisano tysiące publikacji, setki książek. Nie ma powodów, by w tej krótkiej prezentacji za wiele o tym mówić, bo każdy z Państwa szczegóły te może znaleźć bez trudu. Może bez trudu odnaleźć nazwiska wybitnych Ossolińczyków, wspaniałych postaci, które przez dziesięciolecia prowadziły tutaj badania, administrowały dobrami tutaj zgromadzonymi i dbały o rozwój tej placówki. Szajnochy, Małeckiego, Kętrzyńskiego, Gubrenowicza, Kleinera, Bełzy, Bernackiego, Tretera, Czarnika czy Hirschberga. To tutaj, w tej sali rękopisów, zwanej salą Bielowskiego, przechowywane były te najcenniejsze, w znacznej mierze te, które potem odnaleźliśmy na Dolnym Śląsku.
ale Ossolineum to przecież instytucja o nieprawdopodobnym rozmachu, o nieprawdopodobnej wielkości. Wystarczy przypomnieć, proszę Państwa, że po zakończeniu II wojny światowej stan zbiorów Ossolineum wynosił 760 tysięcy tomów książek, łącznie ze starymi drukami, 170 tysięcy czasopism, w tym jedyny na ziemiach polskich kompletny zbiór czasopism zaboru austriackiego, z czasów, kiedy rozwijała się dynamicznie polska prasa, 17,5 tysiąca rękopisów, 3100 dyplomów i dokumentów, ponad 10 tysięcy autografów, prawie 10 tysięcy zbiorów kartograficznych, 4,5 tysiąca obiektów znajdowało się w zbiorach muzykologicznych, gigantyczne zbiory sztuki, ponad 100 tysięcy obiektów i zbiory muzealne własne Zakładu Ossolińskich, na które składały się 1700 obrazów, 500 rzeźb, 6400 pamiątek historycznych, 1800 sztuk zabytkowej broni, 25 tysięcy liczyły zbiory monet i medali. Szacuje się, proszę Państwa, że około 70% zasobów przedwojennego zbioru Ossolineum pozostało we Lwowie, poza zbiorami Rzeczypospolitej. Ta informacja o tym, że 70% jednego z najważniejszych miejsc gromadzenia dóbr kultury narodowej została poza granicami Rzeczypospolitej, a historia lat powojennych jest pasmem hańbiących, zawstydzających i urągających państwu i narodowi działań, które ostatecznie doprowadziły do tego, że nadal te zbiory poznajdują się poza granicami Rzeczypospolitej. Mówiliśmy o tych najcenniejszych skarbach Ossolineum ze Lwowa. Skąd one znalazły się na Dolnym Śląsku? Znalazły się dzięki temu, że kiedy na początku 1944 roku władze niemieckie zarządziły ewakuację z lwowskich zbiorów bibliotecznych, wykorzystali to Polacy pod kierunkiem profesora Gębarowicza, kuratora tych zbiorów i dyrektora Muzeum Lubomirskich, którzy przeprowadzili bezprecedensową akcję. Niemcy pozwolili wywieźć ze Lwowa jedynie niemiecką literaturę fachową, księgozbiory podręczne czytelni głównych i zbiory ukraińskie, w tym zbiory Towarzystwa Szewczenki. Profesor Gębarowicz ze swoim zespołem natomiast dokonał w bardzo trudnych warunkach rzeczy wydawałoby się niemożliwej. Wyselekcjonował ze zbiorów Ossolineum najważniejsze cymelia i elementy zbiorów specjalnych. W liczbie 2300 rękopisów, 2200 dokumentów, 1700 starych druków i około 2400 rycin i rysunków ze zbiorów lubomirskich kolekcji pawlikowskich, kilkaset sztuk numizmatów, do tego 170 najcenniejszych rękopisów z biblioteki baworowskich i niektóre inkunabuły biblioteki uniwersyteckiej. To wszystko zostało zapakowane w skrzynie i w marcu i kwietniu 1944 roku wywiezione do Krakowa. Najpierw 67 skrzyń z najcenniejszymi obiektami ze zbiorów Ossolineum i Biblioteki Baworowskich, a potem 72 skrzynie ze zbiorami Biblioteki Uniwersyteckiej. Tu w Krakowie, okupowanym ciągle przecież przez Niemców, w Bibliotece Jagiellońskiej i częściowo na Wawelu miały być bezpieczne. Ale nie były bezpieczne, bo na tych starannie wyselekcjonowanych najcenniejszych rękopisach i skarbach Ossolineum rękę położyli Niemcy, którzy postanowili przejąć je dla siebie. Wywieźli je ze Lwowa
i wywieźli je na Dolny Śląsk, gdzie już Państwo wiedzą, do Adelsdorfu. Tam szczęśliwie zostały odnalezione przez ekipę polskich bibliotekarzy z Warszawy. Proszę Państwa, miarą tej niewiedzy, miarą skandalicznych, niefortunnych, no a po części żenujących zachowań władz, od postępowania władz komunistycznych po władze nam czas całkiem współczesne, jest to, że dopiero w połowie lat, w drugiej połowie lat 90. Rzeczypospolita wystąpiła z oficjalnym wnioskiem do władz Ukrainy, domagając się rewindykacji zbiorów Ossolineum. A nieco wcześniej przywoływany przez to zdjęcie minister kultury w rządach Messnera i drugim rządzie, przecież wybitny historyk, starożytnik, ale pochodzący przecież z Krakowa, wydawałoby się ten, który powinien doskonale wiedzieć, czym było Ossolineum. W wywiadzie udzielonym w 1988 roku mówił tak. Pod względem prawnym rzecz się tak przedstawia. Maksymilian Ossoliński ofiarował swoje zbiory miastu Lwów. Uczynił to w testamencie. To jest zatem prawnie własność miasta. Nawet biorąc pod uwagę skrajne okoliczności, nie mamy żadnych szans przed żadnym trybunałem międzynarodowym, bo takie są fakty. Oczywiście nie mamy takich zamiarów, ale podaję stan prawny. Proszę Państwa, profesor uniwersytecki, minister kultury, historyk, opowiada takie dyrdymały. Jakby nie wiedział, że zbiory Ossolińskich nie były własnością miasta Lwowa. Były dedykowane narodowi polskiemu. I istniały i istnieją nadal pełne przesłanki do tego, by Rzeczypospolita domagała się rewindykacji zbiorów Ossolineum. Trzy lata temu, w 2017 roku, we Wrocławiu, w Warszawie, we Lwowie i w wielu innych miejscach uroczyście obchodzono dwustulecie Ossolineum. Odbywały się liczne sesje, wystawy, ukazało się szereg publikacji. Ossolineum pokazywało, co zrobiło w międzyczasie, działając we Wrocławiu, we współczesnej Rzeczypospolitej, gromadząc, odtwarzając utracone po części zbiory. Przy tej okazji ukazała się seria wydawnictw jubileuszowych, okolicznościowych, montaż świadectw pod tytułem Skarbiec 200 lat Ossolineum, przygotowany przez ośrodek Karta, czy chociażby nie tylko książki ossolińskie, kolekcje i ich opiekunowie. Odsyłam Państwa do tych publikacji. Tam znajdą Państwo szereg informacji o losach Ossolineum, o staraniach o zwrot pozostałych poza granicami dóbr kultury narodowej, ale także informacje, które pokazują, że te dziesięciolecia zaniedbań, ten nieprawdopodobny objaw zbiorowej amnezji narodu polskiego, który trwa przecież do dzisiaj, po części za sprawą słabości nauki polskiej, która dopiero w ostatnich latach nadrabia zaległości i udostępnia nam wyniki swoich badań, powoduje, że nie ma zrozumienia dla tej historii także w klasie politycznej. Przejdźmy, proszę Państwa,
do Muzeum Lubomirskich, części składowej Ossolineum, ale przecież wydzielonej w osobny sposób. To przed wojną początkujący wówczas młody pracownik, no już nie taki młody, ale w sensie naukowym, przechodzi z Uniwersytetu Jana Kazimierza do pracy w Zakładzie Narodowym Ossolińskim, gdzie właśnie od 1923 roku zostaje kustoszem Muzeum Lubomirskim. Jest nim Mieczysław Jan Gębarowicz, postać ze wszechmiar niezwykła, warta najwyższej atencji i narodowej pamięci. Dodajmy, że obejmował muzeum w niezwykle trudnych okolicznościach. Obejmował muzeum w sytuacji, w którym nie dysponowało ono właściwymi pomieszczeniami, by móc eksponować swoje zbiory. By eksponować zbiory historyczne, artystyczne, archeologiczne, malarstwo zaczynające się od Tycjana po Matejkę i Branta, z wspaniałymi zbiorami militariów, wspaniałymi zbiorami graficznymi, w których znajdowały się oryginały rysunków Dürera i Rembrandta, muzeum, które walczyło z ciasnotą i bardzo skromnym budżetem. Cały okres międzywojenny to była próba znalezienia jakiegoś rozwiązania, by te wspaniałe zbiory gromadzone pod szyldem Muzeum imienia Lubomirskich mogły być udostępniane publiczności. A przypomnijmy, tu znajdowały się monumentalne płótna Matejki z Unią Lubelską. Tu znajdowały się dzieła dziesiątków wybitnych polskich malarzy, przede wszystkim XIX wieku, ale w Muzeum Książąt Lubomirskich gromadzono także i obrazy Canaletta. Tu były obrazy Bacciarallego. No a z późniejszych, nie będę Państwa w tej chwili zanurzać długą listą, bo nie skończylibyśmy tej prezentacji. Tak wyglądały przed II wojną światową wnętrza, te, które mogli zwiedzać i mieszkańcy Lwowa, i przybysze do tego miasta, gdzie eksponowano wspaniałe zbiory Muzeum Lubomirskich. U progu II wojny światowej tylko zbiory malarstwa Muzeum Lubomirskich sięgnęły liczby blisko 1500 płócien, a dodajmy do tego wspaniałe zbiory sztuki, zwłaszcza te, które zgromadzili w tym muzeum darczyńcy, jak chociażby zbrojownia przeworska z ogromną liczbą militariów, broni zabytkowej, która tylko po części mogła być eksponowana w Muzeum Lubomirskich we Lwowie. Proszę Państwa, niech Państwo zrobią taki test. Niech Państwo w ciągu najbliższych kilku dni w miejscu, gdzie Państwo pracują, wśród członków swoich rodzin zapytają, czy ktoś słyszał o Muzeum Lubomirskich i co na temat Muzeum Lubomirskich może powiedzieć. Bardzo jestem ciekaw, czy znajdą Państwo w swoim otoczeniu, pomijam tych, którzy zajmują się tym zawodowo, zbyt wielu takich, którzy cokolwiek na temat Muzeum Lubomirskich potrafiliby powiedzieć. Ta historia ma, proszę Państwa, ciąg dalszy. Parę lat temu we Lwowie, w Galerii Malarstwa, odbyła się wystawa pod charakterystycznym tytułem Niezabuta historia Muzei Kniaziw Lubomirskich, na której po raz pierwszy od II wojny światowej w wydzielony sposób wystawiono 64 płótna ze zbiorów Muzeum Lubomirskich. Ta wystawa była okazją do przypomnienia, skąd wzięła się znacząca część obrazów,
która dzisiaj znajduje się w gestii Galerii Narodowej we Lwowie. To właśnie zbiory lubomirskich. Na zakończenie tej wystawy pośród portretów doskonale znanych po prawej stronie portret twórcy Ossolineum, hrabiego Maksymiliana Ossolińskiego, zaprezentowano skromny katalog tej wystawy. Skromny, bo obejmujący te wybrane kilkadziesiąt płócien z galerii książąt lubomirskich. Niezapomniana historia, niezabuta historia, Unforgotten History, to historia tego muzeum i jego zbiorów. Proszę Państwa, ta wystawa miała też polską odsłonę, bo w 2019 roku wystawa ta zawitała do Wrocławia. W dwóch aulach Ossolineum, Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu, mogli Państwo oglądać wrocławską edycję tej wystawy, otwieraną przez dyrektora Ossolineum, dyrektora Adolfa Józwenkę. A polscy widzowie, mieszkańcy Wrocławia, mieszkańcy Rzeczypospolitej mogli w granicach Rzeczypospolitej podziwiać te chociażby kilkadziesiąt płócien, które zgromadzono na tej ekspozycji. Była okazja do zacieśnienia dalszego współpracy pomiędzy Ossolineum a zbiorami lwowskimi i lwowskimi galeriami. Była także okazja do tego, by stanąć twarzą w twarz ze znakomitymi obrazami, jak chociażby tym monumentalnym obrazem Branta Modlitwa w stepie przed obrazem Matki Boskiej Berdyczowskiej lub Latyczowskiej, który mierzy 4,5 metra długości. Obrazy wróciły do Lwowa. Rozeszli się goście wernisażu i finisażu tej wystawy. A my, proszę Państwa, mamy dobrą wiadomość. Oto bowiem na już nie tym pustym placu buduje się w granicach współczesnej Rzeczypospolitej w mieście we Wrocławiu, tuż nad Odrą, tuż obok murów gmachu zajmowanego przez wrocławskie Ossolineum, nowa siedziba Muzeum Książąt Lubomirskich. Przypomnijmy, że nie tak dawno przecież rozstrzygnięto konkurs na projekt graficzny, projekt plastyczny, projekt architektoniczny, przepraszam bardzo, projekt architektoniczny tego gmachu bardzo nowoczesnego, który będzie najnowszą placówką muzealną w mieście Wrocławiu, a w którym znajdą pomieszczenie te nieliczne dzieła z zbiorów Muzeum Lubomirskich, które znajdują się obecnie w zbiorach polskich. Tu wreszcie ma zostać w godziwy sposób wyeksponowana słynna panorama plastyczna miasta Lwowa, która szczęśliwie przywieziona do Wrocławia, ukrywana przez dziesięciolecia, otwarta nie tak dawno temu, w XXI przecież wieku, ciągle czeka na godne miejsce swojej ekspozycji. Ale patrząc na projekt tego imponującego gmachu Muzeum Lubomirskich w Wrocławiu, trzeba też powiedzieć jedno. To także w 2019 roku w grudniu obywatel Rzeczypospolitej dostał na gwiazdkę prezent, który winien dostać pewnie kilkadziesiąt lat wcześniej. 810 stron monumentalnej monografii pod tytułem Muzeum Lubomirskich 1823-1940. Dodajmy, monografii, która
opisuje tylko zbiór malarstwa tego muzeum. Nie opisuje pozostałych zbiorów tego muzeum. Proszę pozwolić, że z tej nieprawdopodobnej, liczącej 810 stron księgi, zacytuję Państwu dwa akapity, bo one najlepiej uzmysłowią Państwu skalę strat państwa i narodu polskiego. Zawierającego prawie 1500 obrazów i miniatur zespołu malarstwa zgromadzonego w Muzeum Lubomirskich, nie licząc depozytów złożonych tam przez osoby prywatne, wobec tego należących do osób prywatnych, w powojennym Ossolineum, czyli we wrocławskim Ossolineum, znalazło się 101 obiektów, a więc zaledwie 6,7% całego zbioru. Natomiast 219 obiektów malarskich stanowi własność innych polskich placówek muzealnych. 162 znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, 55 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 1 w Muzeum Narodowym w Warszawie i 1 w Muzeum w Zamku w Łańcucie. Z prawie 580 depozytów wojennych Ossolineum, a więc tych, które Polacy złożyli, by uchronić je dla Polski, Ossolineum przejedło 138, a Muzeum Narodowe we Wrocławiu 18. Na terenie Ukrainy pozostało 1170 obrazów stanowiących zbiory własne Muzeum Lubomirskich i 430 znacjonalizowanych depozytów. Znakomita większość z nich nadal znajduje się w placówkach, do których trafiła w roku 1940, ale były też przemieszczane. Są na przykład pojedyncze obiekty ze zbiorów lubomirskich, które znalazły się aż w Wilnie. Przypomnijmy jeszcze raz, proszę Państwa, ze zbioru liczącego blisko 1500 obrazów i miniatur, w zbiorach Ossolineum 101 obiektów, 6,7% całego zbioru. Do tego trzeba doliczyć 162 obiekty w Rzeszowie, 55 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i 2 w innych muzeach. A to tylko zbiory jednego lwowskiego muzeum, Muzeum Lubomirskich. Proszę Państwa, czas nas goni okrutnie. Przepraszam, że poświęcamy temu tyle czasu, ale tak na dobrą sprawę o każdym z tych muzeów pracownicy, a zwłaszcza autorzy monografii Muzeum Lubomirskich mogliby Państwu opowiadać godzinami, dniami i tygodniami. Przyjrzyjmy się innej kolekcji lwowskiej, Muzeum Dziedoszyckich. Zróbcie Państwo jeszcze jeden test. Obok pytania o Muzeum Lubomirskich zapytajcie sąsiadów, znajomych, członków rodzin, osoby, z którymi spotykacie się towarzysko, osoby, z którymi pracujecie, co wiedzą na temat Muzeum Dziedoszyckich. Placówki, która w okresie II Rzeczypospolitej była największym muzeum przyrodniczym w kraju. Nie w Warszawie, nie w Krakowie, nie na Śląsku, nie na Pomorzu, nie w Wielkopolsce, a we Lwowie. Dysponowaliśmy największym, najbogatszym muzeum przyrodniczym, utworzonym dzięki inicjatywie Włodzimierza Dziedoszyckiego. W tej placówce gromadzono przede wszystkim arcybogate zbiory przyrodnicze, ale także etnograficzne i prehistoryczne, pochodzące z całego obszaru dawnych ziem Polski. Była to, jak mówiono w Europie, jeden z nielicznych przykładów w pełni wyczerpującego muzealnego przeglądu kraju pod względem przyrody, geologii i folkloru. A wszystko to zostało zgromadzone za sprawą
Włodzimierza Dzieduszyckiego, który w siedzibie specjalnie wybudowanego muzeum, mieszczącego się najpierw w Pałacu Dzieduszyckich przy Kurkowej, a potem w Nowym Gmachu, otwartym przy okazji przyjazdu Franciszka Józefa do Lwowa, to Lwów został wzbogacony przez tą placówkę, znowu ofiarowaną na rzecz narodu polskiego poprzez stworzenie tego muzeum i ubezpieczenie w postaci ordynacji poturzyckiej, której dochody zapewniały finansowanie działalności muzeum. Tak wyglądało historyczny gmach Muzeum Dzieduszyckich przed I wojną światową. Odsyłam Państwa do dostępnych na stronach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona katalogów książek, także tych pisanych przez Dzieduszyckiego, z bardzo pięknym wstępem, gdzie mówił o swoich pasjach kolekcjonerskich, pasjach przyrodniczych, które pchnęły go do tego, by założyć to niezwykłe muzeum przyrodnicze we Lwowie. Dzięki temu znajdą Państwo opisy i te naukowe, i te popularne. Znajdą Państwo informacje, co znalazło się w zbiorach Muzeum Dzieduszyckich, w zbiorach przyrodniczych. To rzut pierwszego piętra, gdzie w ekspozycjach mogli Państwo oglądać ryby, gady, zwierzęta ssące, zwierzęta historyczne, bo eksponowano tutaj zbiory paleontologiczne, eksponowano nieprawdopodobny zbiór gniazd i jaj ptasich, eksponowano wspaniałe zbiory entomologiczne, owadów. Proszę Państwa, kiedy w 1895 roku, a więc we wczesnym okresie funkcjonowania tego muzeum, sporządzono zestawienie liczbowe, okazało się, że w muzeum znajduje się 38 225 okazów reprezentujących 8328 gatunków rozmaitych stworzeń. A przecież muzeum było wzbogacane aż do roku 1939. Było wzbogacane niezwykłymi zbiorami. Tu bowiem trafił odnaleziony na Kresach w Staruni słynny nosorożec włochaty. Pierwszy taki egzemplarz, który został znaleziony na terytorium Rzeczypospolitej, tutaj był eksponowany. Drugi, kompletniejszy szkielet, ale nie tylko szkielet, bo zachowały się dzięki pokładom ozoekerytu części miękkie, a więc skóra, wnętrzności, wszystko praktycznie, trafił do Krakowa i słynny nosorożec ze Staruni mogą Państwo dzisiaj oglądać w Muzeum Przyrodniczym w Krakowie. Ale to tutaj był i historyczny mamut ze Staruni, i zwierzęta z dawnych epok, których już nie można było oglądać w polskich lasach, bo dział paleontologiczny Muzeum Dzieduszyckich był imponujący. A przecież w zbiorach Dzieduszyckich znajdowały się także nieprawdopodobne zbiory etnograficzne. Jedna z najlepszych kolekcji sztuki huculskiej, bo Dzieduszycki był jednym z pierwszych mecenasów i kolekcjonerów ceramiki pokuckiej z dziełami Bachmińskiego i wielu innych znakomitych twórców ceramiki pokuckiej. Proszę Państwa, jakby tego było mało, to tutaj w zbiorach Dzieduszyckich znajdował się najważniejszy, największy polski złoty skarb odkryty
na Podolu w Michałkowie. W publikacji wydanej w 1904 roku pod tytułem Złote skarby michałkowskie opublikowano rysunki i podobizny tych kilkudziesięciu fragmentów tego niezwykłego skarbu, który znalazł swoje miejsce w zbiorach dzieduszyckich. Przypomnijmy, proszę Państwa, co to jest skarb michałkowski. Ocenia się, że liczył około 7 kilogramów złotych wyrobów i był oceniany jako niezrównany pod względem wartości wśród podobnych skarbów w całym basenie Karpat i Dunaju. Część tych skarbów udało się zgromadzić w zbiorze dzieduszyckim. Nie wszystkie. Część bowiem została rozgrabiona, część natrafili na nią mieszkańcy i nie przekazali, część nie dało się wykupić, część została sprzedana pośrednikom, część trafiła do lichwiarzy, część przetopiono. Niektóre elementy tego skarbu znajdują się dzisiaj na przykład w Wiedniu, ale do roku 1939, a dokładniej rzecz biorąc do 1940, zasadnicza część skarbu z cudowną koroną, fibulami, ozdobami absolutnie unikatowymi w skali europejskiej znajdowała się w Muzeum Dzieduszyckim. Jak wspomniałem, niektóre elementy dzisiaj oglądać Państwo mogą w Wiedniu, Budapeszcie i Berlinie. Ale gdzie mogą Państwo dzisiaj zobaczyć skarb michałkowski? Ano nigdzie, dlatego że nie jest eksponowany, natomiast wiadomo, gdzie trafił. W 1940 roku został zrabowany przez Sowietów i zabrany do Moskwy. I wiadomo do końca, gdzie w Rosji przechowywany jest skarb michałkowski ze zbiorów Muzeum Dzieduszyckich. Muzeum, które przez lata powojenne było najważniejszym muzeum przyrodniczym we Lwowie, takim też pozostaje po dzień dzisiejszy, ze swoimi wspaniałymi kolekcjami, po wielu latach remontu zostało otwarte i jeśli czasy epidemii miną, namawiam Państwa, by i to muzeum we Lwowie zwiedzić i zobaczyć, jak nieprawdopodobne zbiory przyrodnicze, bezcenne dla polskiej nauki, pozostały we Lwowie. Ostatnią na liście dzisiejszych bohaterek jest biblioteka, a właściwie trzeba byłoby powiedzieć Biblioteka i Muzeum Baworowskich. Zawdzięczamy te zbiory Wiktorowi hrabiemu Baworowskiemu, bibliofilowi, mecenasowi nauki, poecie i tłumaczowi, który w swoich pałacu w Myszkowicach pod Tarnopolem zaczął je gromadzić, skupując, nabywając zbiory biblioteczne, zbiory rękopisów, zbiory obrazów, by następnie przewieźć je do Lwowa. W 1861 roku, dwa lata przed wybuchem Powstania Styczniowego, 15 tysięcy druków zostało przeniesionych do Lwowa, do Arsenału Sieniawskich. Tak współcześnie wygląda Arsenał Sieniawskich we Lwowie. Tu mieściła się biblioteka na pierwszym piętrze, w dwóch salach na drugim piętrze. Na parterze były magazyny rękopisów i starodruków oraz zbiory rycin i rysunku. Trzeba powiedzieć, że oprócz druków, rycin, rysunków, Baworowski zbierał także portrety historyczne, przede wszystkim portrety polskie. Skupował je, w tym także takie, które w pewnym momencie pod koniec XIX wieku wyprzedawało Ossolineum. W rezultacie znalazła się tutaj galeria malarstwa obejmującego 258 obrazów odziedziczonych
o Franciszku Starzeńskim. Znalazły się obrazy i rysunki XIX-wiecznych artystów polskich, portrety rodowe polskich postaci historycznych, władców, polityków, uczonych, ale także nowożytne malarstwo holenderskie, flamandzkie, włoskie, bardzo często kopie. Tu nie było dzieł o najwyższej randze artystycznej, no ale proszę Państwa, same zbiory obrazów obejmowały 11 tysięcy rycin i rysunków, 110 dyplomów, meble, broń, porcelany, zegary, numizmatykę. To wszystko mieściło się w zbiorach baworowskich. Z czasem zbiory te zostały ulokowane w specjalnie do tego dedykowanym budynku biblioteki baworowskich. Tak wyglądały sale biblioteczne Biblioteki Fundacji Wiktora Baworowskiego w 1905 roku. I to z tych zbiorów, ze zbiorów baworowskich, wspomniany już przeze mnie wcześniej Mieczysław Gębarowicz wyselekcjonował tylko bardzo niewielką część najcenniejszych dokumentów, rękopisów, by wytransferować je do Krakowa, a potem co się z nimi stało, Państwo już wiedzą. Gro zbiorów baworowskich, a mianowicie 98% zbiorów baworowskich pozostało we Lwowie. Dzięki pomocy Rzeczypospolitej, dzięki pomocy w konserwacji, dzięki pomocy w restauracji budynku biblioteki baworowskich, dzisiaj mogą być one przechowywane w dużo lepszych warunkach. Ale trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że ogromne, wspaniałe zbiory baworowskie, które w czasie II wojny światowej zostały skomasowane z innymi zbiorami, pozostały w lwiej swojej części we Lwowie. Tylko 5 spośród dawnych rękopisów, spośród liczby 1254, jakie znajdowały się w zbiorach baworowskich, wchodzi dzisiaj w skład zbiorów Ossolineum. 5 z 1254. Postscriptum, proszę Państwa, pora zmierzać do końca. Testament Mieczysława Gębarowicza. Tego, który zadbał o to, by przynajmniej część najcenniejszych dla kultury polskiej rękopisów wyjechała ze Lwowa i dzięki temu w ogóle mamy je w polskich zbiorach. Gębarowicz postanowił nie wyjeżdżać ze Lwowa, bo czuł się odpowiedzialny za pozostałe tutaj zbiory. To on monitował i alarmował władze Rzeczypospolitej, instytucje polskie, domagając się skutecznych starań na rzecz rewindykacji tych zbiorów. Niezłomny Mieczysław Gębarowicz zapłacił karierą, stanowiskiem, bo nie mógł kontynuować swojej misji we Lwowie w czasach sowieckich. Piękna anegdota o Mieczysławie Gębarowiczu, który zawsze chodził pod krawatem w białej koszuli, w garniturze, wiąże się z rozmową, jaką przeprowadzał z nim jeden z funkcjonariuszy do spraw ideologicznych, który po głębszych wynurzeniach na temat wyższości systemu sowieckiego przyznał: wy macie ciężkie życie, wiem o tym najlepiej, a ja wam zazdroszczę. Wy jesteście człowiekiem, a ja swołocz. O odwadze Gębarowicza świadczy także inna piękna anegdota. Wezwany po raz kolejny na rozmowę przez 3 przedstawicieli odpowiednich służb, był namawiany, by w końcu jednak wyjechał ze Lwowa i przestał się interesować polskim dziedzictwem we Lwowie.
Na co niestremowany profesor Gębarowicz odpowiedział trzem dżentelmenom sowieckim: proszę panów, jeśli w tym gronie, które siedzi przy tym stole, ktokolwiek jest przybłędą we Lwowie, to z całą pewnością nie jestem nim ja. Gębarowicz doczekał późnych lat we Lwowie. Zmarł w latach 80. Został pochowany w cudzym grobowcu. Niewielka tabliczka upamiętnia jego nazwisko. Nazwisko człowieka, któremu winni jesteśmy dozgonną wdzięczność, bo to w dużej mierze dzięki jego inicjatywie wyjechały ze Lwowa te nieprawdopodobne cymelia. Ale to jemu jesteśmy winni kontynuowanie dzieła dokumentowania tego dziedzictwa, opisywania tego dziedzictwa i domagania się jego zwrotu. W 2017 bodajże roku, kiedy obchodziliśmy rocznicę okrągłą urodzin profesora Gębarowicza, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Jarosławiu, wystąpiło do prezydenta Rzeczypospolitej z jak najbardziej słusznym wnioskiem, by tego strażnika skarbów kultury narodowej, dzięki któremu dysponujemy dzisiaj rękopismami zemsty pana Tadeusza Angellego, króla ducha, chłopów czy trylogii, uhonorować pośmiertnie orderem Orła Białego. Jest jednak zawstydzającą i żenującą historią, że od 3 lat ten wniosek spoczywa w szufladach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej i nie słychać o orderze Orła Białego dla Mieczysława Gębarowicza. Proszę państwa, na koniec jeszcze jedno. Za Mieczysławem Gębarowiczem, ale także za dziesiątkami i setkami postaci, które w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej i tymi nielicznymi, które współcześnie apelują o skuteczne pamiętanie i domaganie się rewindykacji przynajmniej części w pełni należnych narodowi polskiemu dóbr kultury, które dzisiaj znajdują się poza naszymi granicami. Tą myślą chcę zakończyć pierwszą z tych 3 prezentacji, zapraszając państwa na kolejne. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Jak zwykle w przypadku pana prezentacji, czy to online, czy na żywo, one są, wywołują w nas bardzo głębokie i przekraczające znacznie tematy, które pan porusza, refleksje. I tak było też dzisiaj, bo rzeczywiście można tutaj snuć tą refleksję nad tymi jednostkami, dzięki którym to wszystko, o czym pan dzisiaj opowiedział, jest w Polsce, choćby w tej części, której udało się to odzyskać. Tak sobie myślę, że jedna cecha łączyła tych. No ja powiem o 3, chociaż było tu więcej bohaterów, a mianowicie od Ossolińskiego poprzez Gębarowicza, aż po tego oficera sowieckiego. No z pewnością nie brakowało im odwagi. To jest taka tutaj moja refleksja, że rzeczywiście pasja oraz wynikające stąd jak powinności, które w sumieniu naszym się rodzą, ale czasami także przypadkiem jesteśmy postawieni na straży jakichś wartości, jakichś pamiątek. Czasami są to no takie skarby jak właśnie te, które zostały w Adamstorfie odnalezione i czasami nawet przedstawiciel innej nacji dzięki swojej jakby przyzwoitości i odwadze potrafi je uratować. Także myślę, że poza tym wszystkim, co tu się dowiedzieliśmy,
co było też dla nas wszystkich, myślę, trochę zawstydzające, bo wszyscy możemy się przyznać do dużych pokładów niewiedzy wynikającej właśnie z tego, o czym Pan mówił, z tych kilkudziesięciu lat całkowitego zapomnienia i wypleniania tej pamięci. Ja myślę, że najlepsze, co możemy w tej chwili zrobić, to właśnie jeszcze więcej, jeszcze barwniej, jeszcze ciekawiej przypominać te historie, tych zbiorów, tych ludzi i wracać do nich. I bardzo się cieszę, że jeszcze dwa spotkania będą temu poświęcone, akurat Muzeum Lwowskim. Oczywiście również w tym roku postaram się jak najbardziej tutaj Pana, powiem nieładnie, eksploatować i co dwa tygodnie być Pana gościem, czy to online, czy też mam nadzieję, że już od kwietnia czy maja uda nam się raz po raz robić te spotkania na żywo i obcować z Panem w realu. Także bardzo serdecznie dziękuję. Ja swoim zwyczajem już Pana Tomasza nie przedstawiam, ponieważ w swoich licznych staraniach promocyjnych wcześniej kieruję to głównie do Państwa, którzy już Pana Tomasza dobrze znają, a myślę, że jest tak już zasłużoną postacią, jeśli chodzi o przypominanie historii lwowskich, kresowych, że już Pana nie trzeba przedstawiać. Także przepraszam, ale myślę, że jesteśmy w gronie już tutaj stałych fanów Pana Tomasza. Jedyne, co mi pozostaje, to obiecać, że do końca tego roku postaramy się jak najwięcej z tych zaplanowanych tematów w tym naszym projekcie Kresy Zapoznane zrealizować. Jest trochę czasu jeszcze, w związku z tym miałbym pytanie do Pana Michała, ponieważ ja jeszcze nie widzę tych pytań, ale to bym prosił o wybór kilku i o udostępnienie głosu w tej chwili w ten sposób naszych słuchaczy. Panie Michale? Tak, jest jedno pytanie. Pan Piotr Sułek pyta, czy trwają obecnie na szczeblu państwowym próby odzyskania zbiorów tych muzeów? Jeśli tak, to jakie są ich efekty, a jeśli nie, to dlaczego? A ja bym rozszerzył jeszcze to pytanie. Przez ostatnie 30 lat jakiekolwiek próby były podnoszone? Czy przez te 30 lat cokolwiek działo się w tej sprawie? Jeśli można od razu, bo to się łączy, rozszerzę jeszcze o takie pytanie. Na Litwie muzea prowadzą szeroką akcję digitalizacji archiwów wszelakich. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby w jakiś sposób wpłynąć na muzea ukraińskie, żeby pomóc nawet ich, wspomóc ich w tym działaniu, żeby doprowadzić do tego samego, właśnie digitalizacja jako początek zapoznawania nas z tymi wszystkimi skarbami, które są ukryte w tej chwili w muzeach i archiwach. To może zanim oddam Panie Tomaszu, brzydko tak pierwszeństwo, ale tutaj muszę oddać parę słów, nie podważając Pana cierpkich uwag w kierunku dzisiejszego Solineum, ale muszę oddać sprawiedliwość obecnej dyrekcji. Bo nie, to nie były cierpkie uwagi pod adresem Solineum. Solineum czyni takie starania, może to wyjaśnijmy. Proszę Państwa, sprawa jest niesłychanie trudna i bardzo skomplikowana. Solineum wystąpiło, tak jak powiedziałem, jeśli dobrze pamiętam, w 1997 roku, z oficjalnym wnioskiem rewindykacyjnym. Ten wniosek nie spotkał się z zrozumieniem ze strony ukraińskiej. Toczone były ogromne ilości rozmów i trudno tutaj odmówić i uporu, i determinacji, i kierownictwu zakładu Ossolińskich i profesorowi Józwence, którzy oczywiście mają świadomość sytuacji formalno-prawnej i mają świadomość niesłychanie trudnej, skomplikowanej sytuacji na Ukrainie. To, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to jest trochę inna sytuacja. Otóż trudno sobie wyobrazić, żeby nawet najlepsza placówka muzealna,
archiwalna, biblioteczna, funkcjonująca we współczesnej Rzeczypospolitej, mogła skutecznie ubiegać się o jakiekolwiek koncesje, a tak naprawdę nie koncesje, tylko zwrot należnych jej dóbr, bez wsparcia politycznego i społecznego. I myślę, że to, czego tak naprawdę brakuje w III Rzeczypospolitej, to jest przede wszystkim brak odpowiedniego wsparcia politycznego i społecznego, wynikający, jak wspomniałem już, po części z ignorancji, po części z niewiedzy. Przypominałem tutaj Państwu wypowiedź znakomitego skądinąd historyka, starożytnika, profesora Krawczuka, który jako minister kultury Polski odżegnywał się od prób występowania o zasoby Ossolineum. Natomiast trzeba też powiedzieć, że Polska, która stała się od momentu uzyskania niepodległości przez Ukrainę jej sojusznikiem, adwokatem i krajem niesłychanie życzliwym, która politycznie, gospodarczo, finansowo i militarnie Ukrainę wspiera przez kilkadziesiąt ostatnich lat, ma, jak się wydaje, dodatkowe argumenty w ręce, by domagać się słusznie zwrotu pozostających poza granicami Rzeczypospolitej dóbr kultury narodowi polskiemu przypisanych i zapisanych. Teraz to jest jedna kwestia, jedna płaszczyzna. Padło tutaj pytanie, czy coś się dzieje we Lwowie. Otóż dzieje się bardzo dużo. Dzięki porozumieniu, jakie zawarł profesor Adolf Józwenko i wrocławskie Ossolineum z Biblioteką Stefanyka, po pierwsze, od wielu już lat trwa akcja digitalizacji zbiorów lwowskich, dzięki czemu polscy badacze, polscy historycy, polscy naukowcy mogą w coraz większym stopniu mieć dostęp do materiałów znajdujących się w lwowskich zbiorach. To jest akcja, która potrwa pewnie jeszcze lata. Przypomnijmy, że chociażby we Lwowie znajduje się do dzisiaj najpełniejszy zbiór XIX-wiecznej prasy galicyjskiej, ale także z pozostałych zaborów, bo Ossolineum gromadziło wszystkie druki wydawane w języku polskim i jakiekolwiek prace związane z dostępem do długich roczników wielu czasopism są możliwe tylko w oparciu o zbiory lwowskie, bo tam te kompletne zasoby się zachowały. Poza akcją digitalizacji Ossolineum ma obecnie w Bibliotece Stefanyka, która jest, można powiedzieć, w dużej mierze sukcesorem przedwojennego Ossolineum. Ossolineum we Lwowie nie ma. Jest Państwowa Biblioteka imienia Stefanyka, która została uposażona w znacznej mierze zbiorami ossolińskich. Tam na stałe rezyduje przedstawiciel Ossolineum, który jest łącznikiem pomiędzy dyrekcją Biblioteki Stefanyka a Ossolineum wrocławskim. Można powiedzieć, że współpraca pomiędzy tymi dwoma instytucjami układa się bardzo dobrze. Od wielu lat we Lwowie regularnie organizowane są tak zwane spotkania ossolińskie, które gromadzą różnych przedstawicieli polskiego świata nauki, kultury, ale także polityki, sztuki, z udziałem publiczności lwowskiej, publiczności ukraińskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli chodzi o bardzo trudne negocjacje dotyczące zwrotu, te utknęły w martwym punkcie.
To jest moje prywatne zdanie i pozwolę je sobie wyrazić jako osoba prywatna, do czego mam prawo. Trudno, jeszcze raz podkreślam, oczekiwać, by bez znaczącego wsparcia społecznego i politycznego którakolwiek z polskich instytucji mogła liczyć na sukces w tej dziedzinie. Trzeba też powiedzieć o znaczącej roli, naprawdę znaczącej roli Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które najpierw w dużej mierze z inicjatywy nieżyjącego już dyrektora Departamentu Jacka Millera, potem jego następczyni pani Doroty Janiszewskiej Jakubiak, a obecnie kontynuowana jest ta działalność, także prowadzi ze swojej strony dziesiątki prac konserwatorskich na terenie Lwowa, przy zabytkach lwowskich, w katedrze, na terenie cmentarza Łyczakowskiego, w innych obiektach, z różnych projektów, programów, asygnowane są środki, które wspierają instytucje ukraińskie. W Polsce przeprowadzane są konserwacje zarówno druków, jak i obrazów znajdujących się w lwowskich zbiorach. Trzeba także powiedzieć, że dzięki serii uruchomionej pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poza krajem ukazało się już kilka monumentalnych katalogów dotyczących wybranych fragmentów zbiorów lwowskich, ponieważ one nie dotyczą Ossolineum, nie dotyczą zbiorów lubomirskich, baworowskich czy dzieduszyckich, nie było ich o nich mowy w tej prezentacji, ale już za tydzień w prezentacji poświęconej Lwowskim Muzeum będę mógł Państwu pokazać i zaprezentować to, co stało się namacalnym efektem działań podejmowanych za pieniądze polskiego podatnika dzięki inicjatywom wspieranym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc nie jest oczywiście tak, że zwłaszcza w ostatnich latach nie podejmowane są bardzo intensywne prace na bardzo różnych kierunkach. Ja odnosiłem się przede wszystkim do sytuacji, w której myśmy się znaleźli i do sytuacji, w której na skutek wieloletnich zaniechań, braku badań, braku starań także nie mogliśmy nawet występować z takimi roszczeniami. Proszę Państwa, ten monumentalny 810-stronicowy tom opisujący zbiory malarskie Muzeum Lubomirskich ukazał się w 2019 roku. Jest daleki od pełnego opisu zbiorów malarskich Muzeum Lubomirskich. Ale to pokazuje, jak ogromne są wyzwania w zakresie dokumentowania, w zakresie ustalania miejsc przechowywania, proweniencji, losów tych zbiorów. To jest bardzo trudny proces, wymaga dobrej woli ze strony instytucji lwowskich. Ta dobra wola jest okazywana. Będę o tym mówić w prezentacji za tydzień. To przecież dzięki tym wspólnym inicjatywom w Polsce odbyły się już dziesiątki wystaw ze zbiorów lwowskich. To wszystko powiedziawszy, jeszcze raz wrócę do zasadniczej myśli i profesora Mieczysława Gębarowicza i wielu jego następców. Niezależnie od dobrej współpracy, niezależnie od wymiany, niezależnie od pomocy, niezależnie od wspólnych projektów digitalizacyjnych, badawczych, konserwatorskich, jest pewna pula dóbr kultury narodowej, o które Rzeczypospolita, w mojej prywatnej opinii, absolutnie nadal upominać się powinna.
Tak, to jest niewątpliwie prawda. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest to bardzo złożony problem, ponieważ po pierwsze, o czym tu by trzeba jeszcze powiedzieć, że to jest delikatna sprawa i nawet jak te starania są podejmowane, a w konkretnych przypadkach pewnych odkryć na terenie Rosji wiem, że takie niejedna teczka korespondencji została zgromadzona i niestety no, bez skutku, ale nie dlatego, że nie ma takiej woli, tylko dlatego, że spotykamy się z taką, a inną reakcją ze strony obecnych, no nie wiem, właścicieli, no tych, którzy sobie przywłaszczyli te nasze rzeczy. Częściowo będzie o tym mowa za 2 tygodnie, po odkrycia pana profesora Henryka Głąbockiego, czyli raptularza z podróży na wschód. Nie za bardzo o tym można często mówić, ponieważ te wszystkie negocjacje, ażeby była szansa, żeby były skuteczne, no to muszą się niestety w ciszy gabinetów odbywać. Dodatkowo sprawę komplikuje, także my nie o wszystkim wiemy, dodatkowo sprawę komplikuje to, że niejednokrotnie, o czym też wiem, te działania ze strony rządu są trudniejsze aniżeli ze strony poszczególnych ludzi, jednostek, które no nie szczędzą swojego trudu, a także finansów swoich na to, żeby poszczególne dzieła sztuki odzyskiwać. Z tym, że no powiem tak, że no państwo dysponuje pewnymi tylko i wyłącznie przyjętymi, nie powiem legalnymi, ale przyjętymi sposobami negocjacji pozyskiwania tych dzieł sztuki. Natomiast no jednostki tutaj mają większą, że tak powiem, większą możliwość. I czy ja tylko wiem, bo sami to 2 lata dr Juzwenko opowiadał, no, że w przypadku ukraińskim jest jeden taki sposób, który zresztą jest sposobem uniwersalnym i nie chciałbym urazić tutaj strony ukraińskiej, że to tylko tam działa, ale po prostu no, do wszystkiego tego potrzebne są pieniądze. W związku z tym myślę, że biorąc pod uwagę naszą, że tak powiem, wyższość ekonomiczną, która jest kilkakrotna nad Ukrainą, no trzeba troszkę też tym wytrychem się posługiwać, bo z tego co wiem, tak anegdotycznie tylko powiem, ten program rozwijany przez doktora Juzwenka od kilkudziesięciu lat digitalizacji jest, no udało się miliony, że tak powiem, tych rzeczy pozyskać, choćby tą drogą zdigitalizować i była taka sytuacja, że w pewnym roku czy w pewnym dwuleciu tych środków państwo polskie przeznaczało z jakichś tam powodów mniej i na Ukrainie te instytucje, które czerpały z tego, że tak powiem, no zyski z tych pieniędzy transferowanych za tą digitalizację, no wręcz przemierały głodem i były protesty, co się dzieje, ponieważ no tak znaczący jest to punkt w ich budżecie, że odczuły to bardzo, no bo też dyrektor Juzwenko nie ukrywał, że no te stawki są specjalnie wyższe po to, żeby rzeczywiście no, strona ukraińska, że tak powiem, poczuła się też przy okazji wsparta i żeby skłonić do szybszych, że tak powiem, działań. Z tego co wiem, to jest to, jest to pewna prawda w tym, że w dzisiejszym świecie ta digitalizacja no, może nie zastępuje oczywiście rewindykacji, ale w jakiejś chociaż formie to uzupełnia i jest to ważna rzecz i no, myślę, że jedno, można tutaj powiedzieć, im więcej środków będzie na kulturę przeznaczanych, a od paru lat, od 5 lat tych środków jednak znacznie więcej przeznaczanych, no to można być umiarkowanym optymistą, aczkolwiek 25 lat, a wcześniej 40 jeszcze wcześniejszych czasów PRL-u, no nie tak łatwo jest, że tak powiem, pominąć, ponieważ na większość z tych działań, tak samo jak na działania dekomunizacyjne na przykład, jest już po prostu no za późno, dlatego tylko, że to czas był w latach 90. na to. Także w tej chwili już strona ukraińska może się na status quo po prostu powoływać. I ostatnie, co powiem, no to jednak nie do tutaj Ukraińców powinniśmy myślę mieć, czy nie, a nie strona ukraińska powinna być największym adresatem naszych roszczeń i naszych żalów.
tylko jednak w pierwszym rzędzie Niemcy, a w drugim rzędzie Rosjanie, a Niemcy dlatego, że no, jak tutaj pan zawahał się ująć, Rosjanie często niszczyli z własnej ignorancji, natomiast Niemcy niszczyli w sposób świadomy, przygotowany, bo przecież były wysyłane komisje w latem 1939 roku pod pretekstem badań naukowych. Dokładnie Niemcy byli przygotowani, co chcą zagrabić i co chcą zrobić z ludźmi, którzy to chronią i którzy to zbierają. Także no, ta grabież była w sposób zdecydowany i taki, no jak to Niemcy, przemysłowy, tak samo jak Holokaust, przeprowadzana. Także no, jednak bym tutaj zachował pewne gwarancje, pewne proporcje, panie Tomaszu, i no, myślę, że tutaj najwięcej z tych naszych, że tak powiem, pretensji, tych naszych starań powinno być skierowanych do strony niemieckiej, a tutaj no niestety znowuż tam, jesteśmy... Tam, panie profesorze, gdzie dotyczy to dóbr zagrabionych przez Niemców, to oczywiście tak, tam gdzie dotyczy dóbr zagrabionych przez państwo sowieckie i jego sukcesorów, to oczywiście, to oczywiście starania muszą iść w drugą stronę. Dodajmy, że część rzeczy jest niesłychanie skomplikowana. Na przykład przy okazji ewakuacji zbiorów lwowskich był taki moment, kiedy pewna partia dzieł sztuki trafiła do zamku w Wiśniczu. Stamtąd też część z nich udało się uratować, ale do dzisiaj spora partia materiałów, które znalazły się w Wiśniczu jeszcze podczas, kiedy no, na tym terenie decydowali o wszystkim Niemcy, w tajemniczych okolicznościach zaginęła. I do dzisiaj nie wiadomo tak naprawdę, gdzie te obiekty się znajdują. Czy wyjechały z Niemcami na zachód i dzisiaj trzeba ich szukać na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy znajdują się w Niemczech, czy też zostały przejęte w Wiśniczu przez wkraczających Sowietów. To pokazuje, że cały czas jeszcze szereg spraw jest do tak naprawdę od ustalenia. A jak bardzo nieproste, skomplikowane, niejednoznaczne są to historie, niech na koniec jeszcze świadczy taka rzecz. Otóż, proszę Państwa, oprócz tych państw, które okupowały ziemie polskie, oprócz Związku Sowieckiego i Niemiec, są także inni adresaci, do których powinniśmy, jak sądzę, czym prędzej z naszymi rewindykacyjnymi wnioskami się zgłosić. Rzecz nie jest prosta, bo rzecz dotyczy Stanów Zjednoczonych. Na długiej liście rzeczy, które w tajemniczy sposób wylądowały po drugiej stronie Atlantyku, znajdują się między innymi jedne z najcenniejszych obiektów zbiorów graficznych lwowskich, a mianowicie oryginalne rysunki Dürera. Rzecz polegała na tym, że znajdowały się one w zbiorach lubomirskich, zbiorach ossolińskich i stanowiły już własność tych, nie były depozytem, ale stanowiły własność. Zostały one przejęte już oczywiście przez Niemców we Lwowie, wywiezione w czasie II wojny światowej na teren Niemiec. Na terenie Niemiec po II wojnie światowej zostały przejęte przez Amerykanów. Co zrobili Amerykanie? Amerykanie doprowadzili do tego, że przekazali te rysunki jednemu z lubomirskich, który sprzedał je do zbiorów amerykańskich. I dzisiaj mogą Państwo pojechać do muzeów na zachodnim wybrzeżu i oglądać tam zbiory rysunków z lwowskiego Ossolineum. Niektóre z nich znalazły się także w Wielkiej Brytanii. W ossolińskich zbiorach we Wrocławiu z 25 oryginalnych rysunków Dürera jest jeden. Oczywiście amerykańskie muzea powiedzą, że kupiły te obiekty i nie są do niczego zobligowane.
ale wiemy doskonale, że cała ta historia została sfingowana, dlatego że sprzedający nie był w prawie do tego, by te obiekty sprzedać. One stanowiły własność lubomirskich, zbiorów lubomirskich i Ossolineum i przedstawiciel tej rodziny nie miał prawa ich sprzedać. Myślę, że upominający się o praworządność amerykańscy demokraci zrobiliby bardzo piękny gest, gdyby w ramach nowej prezydentury i za czasów nowego, jak rozumiem, spodziewanego ambasadora Stanów Zjednoczonych pomyśleli o tym, by nienależne im i w złej wierze przejęte przez amerykańskie muzea rysunki Dürera z lwowskich zbiorów wróciły do zbiorów Ossolineum. To jedna z takich bardzo wielu historii, które wiążą się z lwowskimi zbiorami, a takich historii, proszę Państwa, znajdą Państwo multum. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie namawiam do lektury, do sięgnięcia po te pozycje, o których dzisiaj mówiłem i do uświadomienia sobie skali strat, jakie państwo i naród polski poniosło, tracąc zbiory na wschodzie. Bardzo wybitnie, bardzo dobitnie pisał o tym Maciej Matwiejów, otwierając jedną ze swoich sztandarowych pozycji, mówiąc, że trudno porównać te straty poniesione we Lwowie do innych, dlatego że tam znajdowały się zbiory o szczególnej wartości dla kultury polskiej. Tak, panie Tomaszu, pozwolę sobie jeszcze jedną tylko uwagę, że to wszystko słuszne, co pan mówi, tylko warto sobie zadać pytanie, co później z tym poczuciem straty zrobić i jak długo to poczucie straty i w jaki sposób ma w nas pracować, żeby było pozytywne, tak? Żeby dawało pozytywne rezultaty, no bo w końcu nie chodzi o to, żeby... No, nie jest może najlepszą strategią, żeby to przez kolejne 100 lat, że tak powiem, żyć w poczuciu straty, zwłaszcza, że no, zawsze można jednak zacząć od tego, od siebie i na polu polskiej kultury jest bardzo dużo do czynienia wobec tych zbiorów, które są w Polsce, w różnych kolekcjach. Wielokrotnie już tu nie będziemy tego tematu zaczynać, ale z panem Tomaszem akurat tutaj wiele godzin na ten temat rozmawialiśmy. No, do wszystkiego tego potrzebne są niestety fundusze. Nie mamy na to wielkiego wpływu. Wypada nam tylko mieć nadzieję, że tak jak w tym roku bardzo trudnym poprzednim, no mimo wszystko na szczęście polski rząd nie zaczął od cięcia środków na kulturę, ponieważ no, w poprzednich latach można się po różnych rzeczy spodziewać. Polityka wielu miast jest tutaj, jak pan sam dobrze wie, na czele z Warszawą, no, powiedzmy sobie, różna. Natomiast na szczęście te środki są, no i mam nadzieję, że tutaj pandemia, czy wiem nawet, że pandemia tego nie zahamowała, aczkolwiek no, rzeczywiście to na wszystko uświadamia ten rok, że te fundusze na kulturę są niezwykle ważne w sytuacji, kiedy ta kultura jest teraz tak trudno dostępna. Pocieszajmy się tym, że na co nie mamy wpływu, to już tutaj na naszych dyskusjach online, w naszym projekcie, no, no na to nie mamy wpływu, mamy wpływ na to, ażeby państwa tutaj za pośrednictwem pana wiedzy i pana zaangażowania i pana zbiorów jak najczęściej zapraszać do takich podróży w czasie i przestrzeni i na taką podróż już w przyszłym tygodniu, tak, o czym przypominam jeszcze raz Państwa zabierzemy. To będzie 2 lutego o godzinie 17. Wszelkie dane Państwo znajdą na Facebooku Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową Studiów Muzealnych oraz swoim jako Bartosza Korzenieckiego. I również tak tytułem wyjaśnienia powiem, że z przyczyn technicznych, którym tu uświadamia pan Michał, precyzyjne
linki, tak, czyli link precyzyjny, no, namiar na te nasze spotkania, no one są możliwe do udostępnienia dopiero na dzień, dwa przed samą transmisją z różnych powodów, bo nie jesteśmy tutaj sami, że tak powiem, nie możemy przyrządzić i przywłaszczać sobie całego procesu. To tak żartobliwie. W związku z tym najpierw pojawiają się informacje na temat nadchodzących wydarzeń, a dopiero na dwa dni czy na dzień przed tym proszę poszukiwać na Facebooku ośrodka i moim dokładnych informacji co do linku, tak? Bo on jest doczepiany jakby tak szybko, jak to tylko się daje, jak tylko otrzymujemy od strony WordPressu. Bardzo serdecznie dziękuję panie Tomaszu. Myślę, że 2 godziny to wystarczy, zwłaszcza, że wszelkie kolejne jeszcze nasze komentarze i pytania można stawiać panu w następnych, drugiej, trzeciej odsłonie. Panie Michale, tu się zwracam do prowadzącego od strony technicznej, pana Michała Kosakowskiego, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i możliwości techniczne, ażeby pan Tomasz ze swoją prezentacją i ja, moja skromna osoba, znalazła się u państwa w domu. Powtarzam jeszcze raz informację, że wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć w całości w tym naszym spotkaniu, można w każdej chwili zobaczyć sobie to nasze spotkanie na YouTubie WordPressu i również będzie to udostępnione na Facebooku, także zapraszam do oglądania po czasie już nie naszego. Panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Państwu. Za tydzień. Dziękuję bardzo.